Panie Tomaszu, z tą organizacją ma Pan jakiś dłuższy kontrakt? Jak Pan sobie dalej wyobraża swoją karierę? Czy, no bo wiem, że Pan ma już różne biznesy, szkoły walki, czy właśnie jak długo Pan jeszcze zamierza walczyć? To znaczy, wszystko się okaże, tak jakby po walce też zobaczymy. Na razie nie ma jak gdyby tutaj kontraktów na wyłączność i na jakiś okres, bo wszystko jest nowe, nie wiem jak to wszystko się skończy, natomiast no, wierzę w to, że to już, że to nie będzie pierwszy i ostatni raz, a to dopiero jak gdyby początek i takie też mam plany, bo gdyby moje życie jak gdyby biznesowe też jest połączone stricte z tym, że walczę i że prowadzę to jedno, drugie na końcu, także co nie myślę jeszcze kończyć kariery i tak dalej, więc tym bardziej, że jestem, można powiedzieć, chyba w piku, jeżeli chodzi o ten sport i o wiek, także myślę, że spokojnie się parę lat przede mną. Ale co, raczej Polska, prawda, bo powrót do UFC już chyba raczej nie, tak? To znaczy, to wszystko zależy od propozycji, no ciężko tutaj mówić o czymś, czego nie ma, a jest coś, co trzeba zrobić 1 marca, także skupiam się na razie na tej walce, a później, jeżeli będą jakieś oferty ciekawe i tak dalej, tym bardziej liczę na to, że promach dopiero jeszcze się rozkręci jeszcze bardziej i że będziemy tutaj raczej na swoim rynku walczyć. No cóż, no my jesteśmy aktorami i musimy tą rolę odegrać jak najlepiej, a od tego jak ją odegramy zależeć będzie, czy będzie publika, czy nie. No i sam jestem ciekawy przede wszystkim publiczności na żywo i publiczności jak gdyby w telewizji, jaki będzie odbiór, no bo to jest, można powiedzieć, no taki moment, albo będzie przełomowy, albo nie, bo tutaj nie ma żadnych piłkarzy, aktorów, tancerzy i tak dalej, tylko są prawdziwi sportowcy z krwi i kości, którzy przygotowali się do tego wydarzenia od kilku miesięcy i wszystko, nie wiem, w rękach ludzi po prostu, no. czy się tym zarażą w końcu, czy nie i się przekonają do tego sportu. My jesteśmy gotowi do tego, żeby no, zagrać najlepiej, jak umiem. Bo na tej gali będą również walczyć zawodnicy ze szkoły walki Dewala Obeskiej, Damian Milewski, Paweł Obrzut. Jak to będzie wyglądało przed walką? Czy Pan będzie w ich narożniku, czy to ktoś inny będzie? Jak to będzie wyglądało? To znaczy, no niestety tutaj będę trochę samolubny, ale no, to jest sport indywidualny i nie da się stać w narożniku, jednocześnie się rozgrzewać, myśleć o swojej walce, dlatego też w naszej szkole jest tylu chłopaków, tylu sparring partnerów i już tylu obytych gości z tym, żeby komuś przytrzymać tarczę, przykornerować, że spokojnie chłopaki sobie to ogarną sami jak gdyby i myślę, że z tym nikt nie ma tam problemu i ani pretensji do tego, że mnie tam nie będzie. Że w poniedziałek się dowiedziałem, że miałem zmianę przeciwnika tak naprawdę, zadzwonili do mnie i że Strickland się po prostu wycofał, że został, nie wiem, zerwany kontakt i tak dalej i chciałem podziękować tutaj, że znalazł się przeciwnik z Brazylii Nelson, który zgodził się na tą walkę, przyjechał, jest i że będę mógł walczyć i cóż, no i życzę mu powodzenia, ale będzie mu potrzebne. Przetłumaczysz? Ela diz que na segunda-feira ela recebeu a informação que iba mudar do oponente, por isso eu queria agradecer por sua presença aqui.